Dostaliśmy również nagrody rzeszowe z wielu instytucji, między innymi ze Starostwa Powiatowego, między innymi z Fundacji Rozwoju Powiatu, z Urzędu Miasta, z Gminy, ale też firmy tomaszowskie bardzo nas wspierały. Tutaj należałoby wymienić hurtownię artykułów spożywczych Mors, artykułów papierniczych Pinokio, firmę Tercet, ale też sponsorów indywidualnych, którzy bardzo, bardzo nam pomogli. No i stąd każdy będzie mógł wyjść nie tylko z jedną paczką, czasami z dwiema, czasami z trzema. Ostatnio poprosimy teraz laureatów trzeciego miejsca, mianowicie Kamilę Kapocką i Adama Kapocką. Będzie bardziej do roku, to było już ostatnio. Thank you.
dla Oli Tanasia. Jej wykonanie. Powiedziałem na ten, że zaśpiewała jak stara. Nie naprawdę, Państwo słyszą, naprawdę sposób interpretacji tego, kiedy ma 14 lat, 14-letniego dziecka, a zresztą będę zgadać, słuchajcie. Aktorstwo wejdzie. To prawda. Świecie być.
przewodniczyła pani Grażyna Ciopińska. Jest to sopranistka, która śpiewa w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz pan Kamil Szwarbuła jako członek, który zasiadał w tym roku po raz pierwszy, podobnie jak i pani Grażyna Ciopińska, a jest przedstawicielem Polskiego Radia. Udało nam się zaprosić tutaj takiego gościa do pracy w jury, który to zorganizował dla laureatów naszego konkursu wycieczkę do Polskiego Radia. Młodzież i dzieci mieli okazję zobaczyć od środka pracę w Polskim Radiu, a oprócz tego czekała ich niespodzianka. Trzy osoby występowały na żywo oraz był zrobiony wywiad, w którym również uczestniczyły dzieci, laureaci naszego konkursu. W jury zasiadali również pani Małgorzata Wójcikowska, która jest wicedyrektorką Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi oraz pani Agnieszka Strawińska, nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Tomaszowie Mazowieckim. Ale jest druga, tak, oczywiście, bo jeszcze było, jest drugie trzecie miejsce ludzi, które wysłyszeliśmy jakieś 15 lat temu. Ja nie pamiętam dokładnie ich nazwy, bo w radiu jest... Może to będzie trzecie miejsce, ale odpowiedź, jeszcze na wstawę, na wstawę. Nie trudne, Hirk Church Band, tak, to jest to, Hirk Church Band, zapraszamy na scenę. Laureaci trzeciego miejsca. Zapraszamy. A mówię, że to nie mieli nazwy, ale sam. Szukaj, mogę. Cier. Prawidłowo wymawia. Cier. Brawa!
bardzo często jurorzy robią takie rzeczy, ale rzeczywiście, chodziliśmy na obrady po każdej części, co mamy zrobić. I tak się zastanawiam, bo oglądają wszyscy radio, telewizję i czasami się zastanawiamy, jak to się dzieje, że niektórzy artyści są w tej telewizji czy na radio, a nie powinni tam być. A nagle idziemy na konkurs, który, mam nadzieję, ostatni raz ma dopisek powiatowy. Idziemy na taki konkurs do Tomasza Mazowieckiego i jest masa zdolnych ludzi. Naprawdę, z tego usłyszą, te dzieci, które występowały, one są naprawdę genialne. Być może w każdym powiecie, nie wiem, jest, powiat, jest 350 w całym, być może w każdym powiecie są takie zdolne. Nie, podejrzewam, że Tomasz jest wyjątkowy. Tutaj są zdolniejsze, ale naprawdę, poziom bardzo wysoki. I życzę Państwu udanego koncertu. Chociaż nie, nie życzę. Ten koncert po prostu będzie udany. Dzień dobry Państwu. Pani bardzo dziękuję za te słowa, bo naprawdę jest mistrzem słowa i wyręczył mnie tutaj troszeczkę poniekąd. Ja też wszystkim Państwu chciałam pogratulować, podziękować i dokładnie mam takie samo odczucia jak Kamil, ponieważ niestety konkurs jest taką ma zasadę, że musi wyróżnić najlepszych, a wielu być może zostało, nie wiem, takiej refleksji jest nam trochę przykro, że nie możemy nagrodzić wszystkich. Niemniej jednak wydaje mi się, że każdy, kto wystąpi, już zrobił wielki krok, już zrobił coś wielkiego i każdego z tych występujących my pamiętamy doskonale i doceniamy ten wysiłek. Chciałabym pogratulować i podziękować opiekunom, którzy zajmują się tymi dziećmi i którzy pomagają w tej twórczej, początkowej drodze. Mam nadzieję, że niejedno z tych dzieci odnajdzie swoją drogę w ogóle w świecie artystycznym, a jeśli nie, to na pewno ten świat artystyczny pomoże im w rozwoju w ogóle własnej osobowości, bo jest to naprawdę coś bardzo wielkiego. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że praktycznie grono miłośników kolędy pastorałej tutaj dzisiaj zaszczyciło nas swoją obecnością. Ja chciałbym ze swojego miejsca podziękować bardzo serdecznie organizatorom. To jest pani profesor Marii Bielich, księdzu Grzegorzowi i Chłopkowi, którzy są pomysłodawcami. Nie od początku takimi dobrymi duszami tego festiwalu, a od pewnego czasu bardzo mocno wspiera kierownik gospodarczy naszego liceum, pani Sylwia Krychowska. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Chciałbym także podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nas w organizacji. To jest starostwo powiatowe, Radzie Powiatu, przede wszystkim panu przewodniczącemu, zarządowi powiatu, no i wszystkim sponsorom, którzy praktycznie i z taką serdecznością odpowiadają na prośby koleżanek i kolegów księdza. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy budowali nagrodę, jesteście zadowoleni i Wasz poziom zadowolenia i zachwytu wzrośnie po wysłuchaniu wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych wykonawców. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że ten koncert dla Państwa będzie takim fajnym zakończeniem świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.